Jeszcze nie wiem. O, jesteśmy chyba już na żywo. Jesteśmy na żywo. Dzień dobry. Cześć, cześć. Witamy Was bardzo serdecznie z tej strony Dominika Nawrocka i moja cudowna koleżanka Wioletta. Cześć, Wielu. Cześć, Wioletta Aronowska z tej strony, z Płocka. Z Płocka, a ja witam. Czyli ma zawsze, ja witam spod Warszawy, prawie w Warszawie, także mamy blisko, niby, ale daleko, także internety nas tutaj pięknie łączą. Ja zobaczę, czy nas tutaj widać na klubie, ale jesteśmy na klubie, bardzo pięknie nas tu wszystko widać. Słuchajcie dziewczyny, mamy teraz taki pomysł właśnie, żeby się Wam tutaj bardziej zaprezentować i nasze kluby zaprezentować tutaj na grupie. Wiola idzie pierwsza na jak to się mówi, na scenę. Idzie pierwsza na scenę i będziemy rozmawiać o jej klubie, który prowadzi razem z Hortensją w pięknym, Waszym pięknym, słonecznym mieście. Jak pogoda w ogóle? Dzisiaj słoneczna. Pogoda dzisiaj jest słoneczna, piękna, bardzo ciepło, aż gorąco. Aż gorąco, no skacze ta temperatura. Wczoraj zimno, dzisiaj gorąco. Chcemy Wam właśnie przybliżyć nasze kluby. Zaczynamy od klubu płockiego, który jest tak prężnie działającym klubem dzięki właśnie Wioli i Hortensji. I chcemy Wam opowiedzieć, dlaczego warto dołączać do klubów, ale też ze szczególnym oczywiście uwzględnieniem płockiego klubu. Na nim się dzisiaj skupimy. I pierwsze moje pytanie, słuchaj, kiedy jest najbliższe spotkanie Waszego klubu, bo to jest właściwie kluczowa informacja. Jaką to macie datę ustaloną i w jakiej formie? Czy już spotkanie online, czy już macie spotkanie zaplanowane stacjonarne? Jak to jest u Was? Opowiadam. To znaczy my robiłyśmy przez ten czas, wiadomo, pandemii, to robiłyśmy online. I okazuje się, że bardzo też pozyskałyśmy dużo chętnych kobiet, które są nie z naszej miejscowości, ale gdzieś w jakiś sposób znamy te osoby lub nas gdzieś widziały, zainteresowały się tym klubem i są to osoby i spoza granicy Polski, i wow, z drugiego końca Polski. Więc teraz wróciłyśmy już do spotkania stacjonarnego. Miałyśmy właśnie wczoraj takie spotkanie, pierwsze po pandemii. Kobiety były bardzo stęsknione i super, że mogłyśmy się tak face to face spotkać. Natomiast postanowiłyśmy mimo wszystko pozwolić też tym drugim kobietom uczestniczyć. W związku z czym robimy tak jakby drugie spotkanie 22 lipca online, żeby kontynuować to. I kobiety, które nie mogły być fizycznie, ponieważ nie są z Płocka, również będą mogły uczestniczyć, jeśli chcą, w naszym klubie. Więc no jest to super, tak, tak. Do nas w ogóle ta pandemia nam w ogóle, ja też byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko czego nas nauczy właściwie też z punktu widzenia tej działalności klubów, bo miałyśmy zawsze takie założenie, że nasze spotkania są na żywo, stacjonarne, że to jest wielka wartość i też wiemy, że jest, prawda, bo wiele osób powiedziało, że nie ma w domu nawet jak online się spotkać czasami, tak? Że tu dzieciaki biegają, nie ma jak się gdzieś tam schować na chwilę też tak, wiesz, intymności taki trochę mieć wokół siebie, nie? Więc z drugiej strony dla wielu osób była to też taka fajna możliwość spotkania się właśnie w drugą stronę. Także każdy z nas jakieś inne potrzeby zrealizował w tym czasie. Wydaje mi się, że Wasz klub naprawdę świetnie się sprawdzi w tym trudnym czasie. Właśnie mamy teraz podsumowanie drugiego kwartału, więc mam wszystko na świeżo i na bieżąco. I to też myślę, że to jest bardzo ciekawa lekcja i taki wniosek, o którym powiedziałaś właśnie, że dla tych osób, które fizycznie nie są z Twojego miasta, nie są z Waszego miasta, to jednak dotarły przez ten internet. Tak. I teraz mamy taki wniosek, taką lekcję, takie usprawnienie, można powiedzieć, że będzie właściwie u Was klub w dwóch wersjach, tak? W dwóch wariantach, czyli właściwie dwa razy w miesiącu się będzie właśnie spotkanie. Troszkę więcej od nas zaangażowania, wiadomo, bo założenie było na początku jeden miesiąc. Ale kobiety tak bardzo chciały uczestniczyć w tych spotkaniach, a nie mogły ze względu na odległość, że stwierdziłyśmy, że wychodzimy naprzeciw tym kobietom, żeby też mogły. Niesamowite, powiem Ci, bo Hortensja opowiadała, że to są pani chyba z Niemiec też, tak? Coś, jakieś różne, takie odpowiedzi. Tak, różne mamy z Rzeszowa, mamy z Krakowa. Tak. A to macie niesamowitą moc, ja Ci powiem, w tym internecie w takim razie. W ogóle, słuchajcie, ja jako taka osoba, że tak powiem, patrząca na tą Polskę w całości, jeśli chodzi o kluby, to zawsze jest to dla mnie niezwykle ciekawe, bo Kraków, Rzeszów, o których wspomniałaś, ta część małopolska i podkarpacka, to jest taka, bym powiedziała, trudna dla naszej działalności, bo tam jakoś, nie wiem czemu, ale jakoś dziewczyny
no może mniej chętnie, jak na przykład w Wielkopolsce, wiesz, ciągnie ich do tych tematów naszych, ale tak jak mówisz, jednak są jakieś perełki albo rodzynki jeszcze i dotarły do Płocka przez internet. Gdzieś nasze drogi po prostu się spotkały i wspomniałyśmy o tym, że coś takiego prowadzimy i dziewczyny się zainteresowały. To też nie jest tak, że mamy stałą załogę, bo mamy też tak, że niektóre są na jednym spotkaniu, na drugim nie ma, bo tam nie mogą, na to termin nie odpowiada, to coś, a na innym są, więc tak naprawdę te grupy nie są u nas takie, niektóre osoby są oczywiście stałe, a niektóre się jakby wymieniają, ale dzięki temu powstaje ten, klub się buduje, liczę, że kiedyś, może kiedyś wszystkie przyjdą, to w ogóle byłoby super. No tak, bo tak, bo możemy przypomnieć, że program klubu to jest 12 różnych tematów właściwie, które mogą, można powiedzieć, żyć samodzielnie, niezależnie, no nie? Z drugiej strony my też zawsze mówimy, chodźcie na całość dziewczyny, bo to jest, to ma jakąś taką logiczną całość, no nie? Taki krąg, taki cykl się robi, takie kółko, ale faktycznie też ze swojej perspektywy dodam, że często jest tak, że ktoś na przykład omija temat dotyczący długów, zadłużenia, bo mówi, ja nie mam, nie dotyczy, prawda? Ale warto dlaczego przyjść mimo wszystko na taki temat i na takie spotkanie, dlatego że my tam mówimy nie tylko o złych długach, bo tego ktoś może nie mieć i super, ale mówimy też o tym, jak to się mówi, zewnętrzne finansowanie może stanowić fajną dźwignię i fajne dawać możliwości dobre, na plus, więc słuchajcie, pozornie czasami nam się coś może wydawać, że to jest, no ja nie mam dzieci, no to po co mam przychodzić na edukację finansową dzieci, prawda, bo też jest taki temat. No dobra, my możemy nie mieć jeszcze dzieci, ale na przykład siostra ma i widzimy, że tam sobie dzieciaki już mogłyby coś robić w tym temacie, tak, czyli każdy temat wnosi coś fajnego. Ja też jeszcze tylko dodam, że pamiętajmy o tym, że my też bardzo w różnych momentach życia jesteśmy, jak przechodzimy na jakiś dany temat, no nie, że dzisiaj mamy, wiesz, jakieś niesnaski w domu na przykład z partnerem czy z mężem w kontekście pieniędzy, więc jesteśmy bardzo wyczulone na ten temat. A w przyszłym roku w ogóle już to nie będzie ciekawiło, a będzie coś innego. Albo wyniesiemy właśnie, zwrócimy uwagę, usłyszymy coś zupełnie, albo inaczej spojrzymy na dany temat. Także też mamy takie fajne właśnie wartościowe doświadczenie. No dobra, a powiedz mi, jaki temat wczoraj przerabiałyście u Was? My teraz przerabiamy w tym miesiącu dodatkowe fundusze. Dobry temat. Fundusze, tak, bardzo dobry temat. Zresztą każdy jest dobry temat, bo wiadomo, że jest inny, a to dopiero tworzy całość, tak jak wspomniałaś. Ale dodatkowe fundusze jest bardzo ciekawym takim tematem i powiem szczerze, że dyskusja była bardzo zawzięta i zrobiłyśmy spotkanie wcześniej niż zazwyczaj. Stwierdziłyśmy, że szybciej skończymy, ale się nie udało. Praktycznie tak się nam przeciągnęło, że ja dopiero około północy byłam w domu. Wow. No. A zaczęliśmy o 18, ale no, był taki klimat, że no, nie mogłyśmy po prostu wyjść wcześniej. No i jakie pomysły się pojawiły? Bo to zawsze jest taka burza mózgów, no nie? Na tym spotkaniu zawsze. Jakie? Tak, no bo też różne też potrzeby kobiety mają, były różne jakby rozmowy, przez co troszeczkę poznałyśmy te kobiety, które przyszły na spotkanie i pod to próbowałyśmy dopasowywać też właśnie, co taka osoba mogłaby robić. I rozważałyśmy pod kątem konkretnych osób. I to tak wyszło bardzo naturalnie, to nie było sztucznie, tylko tak właśnie zupełnie naturalnie. Fajne było to, że grupa pomagała, że te uczestniczki klubu faktycznie to były zaangażowane w ten klub i bardzo chętnie każdy coś tam od siebie próbował znaleźć jakby pozytyw, rozwiązanie tej sytuacji, co dana osoba mogłaby robić na podstawie tego, co chwilę wcześniej powiedziała, że na przykład trochę, że się zajmuje lub trochę, żeby chciała się zajmować, ale się nie zajmowała, ale ma jakieś marzenia i na tej podstawie sklejałyśmy różne pomysły. Mm-hmm. No jest troszeczkę tych różnych tematów, jest dużo też firm MLO-skich dodatkowo jako takie zadanie dla kobiet, które coś tam była na przykład pani, która jest prawniczką, a dodatkowo preferuje zdrowy tryb życia i tym się chce też zajmować, żeby coś tam zachęcać kobiety do tego jednocześnie dodatkowo jakiś taki zarobek sobie tworzyć, ale były też różne inne pomysły na otworzenie takiego coachingu, były pomysły na no, przeróżne, no, to trzeba przyjść i zobaczyć. Ja zachęcam po prostu panie, żeby do nas przyszły na nasze spotkanie najbliższe 22 lipiec, godzina 19 online mamy,
Więc zapisujcie się jeszcze dziewczyny i wtedy, bo nadal kontynuacja z tego samego tematu, więc właśnie, będziemy o tym rozmawiać. Właśnie, właśnie. A zwykle jest tak, i powiedz mi, czy w waszym klubie też tak jest, że są zarówno panie właśnie, które pracują gdzieś na etacie, ale też pewnie takie, które mają swoje firmy już dzisiaj, prawda? Że to nie jest tak, że klub jest tylko dla tych, które albo tak, albo tak. Nie, i właśnie to jest super ten miks. Bo często, prawda, jest tak, że ktoś myśli, marzy, coś za czym się zastanawia, żeby chciał tak zrobić, a spotka osobę, która to robi i właśnie ma taką super okazję, żeby się dowiedzieć, jak to działa, czy warto, czy nie warto. Ja. Czy tak jest u Was? Ja z Hortensją Kulczyńską prowadzę ten klub i my już jesteśmy takim zestawem właśnie miksa, bo Hortensja jest home manager, zajmuje się głównie domem, ma czworo dzieci. Ja natomiast prowadzę biznes od kilkunastu lat, nie mam w ogóle dzieci, więc bardzo się uzupełniamy, jednocześnie patrzymy z różnych jakby punktów, więc tym bardziej kobiety, które do nas trafiają, zawsze znajdą jakieś rozwiązanie, zrozumienie, bo patrzymy z różnych perspektyw, więc tak. Zachęcam. Jak ty to pięknie nazwałaś, home manager. Bardzo dobre określenie, naprawdę, trzeba to propagować, słuchaj, bo to jest taka robota i no, home manager, bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, dziewczyny naprawdę roznoszą swoją energią, to całe miasto, stworzyły świetną społeczność i myślę sobie, że to jest naprawdę... jakby to powiedzieć, zbawienie dla wielu kobiet. Wy we dwie i wasz klub i to, co zrobiłyście u siebie, to jest zbawienie dla wielu osób, które na przykład właśnie nie ma takiej energii, wiesz, i szuka takiego fajnego otoczenia, jak ja to mówię, żeby nawet wziąć od was trochę tej energii, bo często się spotykam z tym, ktoś mówi, a tam narzeka, wiesz, jak to jest i tak dalej. Ja mówię, to wyjdź z tego domu chociaż, tak? Idź do tych ludzi, no bo przecież kto ma się dowiedzieć, że ty siedzisz smutna w domu? No przecież daj szansę, daj sobie szansę. Idź i to właśnie to, co mówisz, to u was będzie teraz w dwupaku, czyli spotkanie stacjonarne i online, to też jest, słuchajcie, super opcja na to, żeby podpatrzeć, zobaczyć z tego bezpiecznego jeszcze kącika w domu, a potem się przełamać i wyjść do was na żywo, bo tego się nie da zastąpić jednak internetem. To, co zawsze nie się... Na pewno. Nie, tak jak powiedziałaś, że wczoraj była super atmosfera. My się zawsze staramy, przez ten ostatni 3 miesiące, jak miałyśmy głównie spotkania, my zawsze się starałyśmy budować taką atmosferę, ale jednak co kontakt ten fizyczny, prawda, co możliwość, wiesz, nawet pośmiania się, posłuchania się nawzajem, to jest coś, co jest naprawdę niezwykle ważne i cenne. To jest wartość po prostu nieoceniona, że tak powiem, takich rozmów. I tak jak powiedziałaś, właśnie wyjdź z domu i zobacz. I to jest zaraźliwe nawet, jak przychodzą te kobiety. Ja wczoraj byłam taka szczęśliwa, jak patrzyłam na ich twarze i na to, co one tu wnoszą, to sama nie wiem, czy to te kobiety mi dają tę energię, czy ja im. Mi się wydaje, że się wymieniamy bardzo mocno. I jak ktoś wchodzi nowy, tak jakby się zarażał tą energią, która jest wytworzona i to jakoś się potęguje, mnoży, super, po prostu. Tak, dokładnie, to jest super, że to powiedziałaś, to jest to, że się z tym potem też idzie dalej, w te swoje jeszcze mniejsze społeczności, można powiedzieć, czy do własnego domu, tak, że się wraca, wiesz, albo idzie się do swoich sióstr, mam, koleżanek, do pracy i to jest takie bardzo pozytywne rozmnażanie tej energii. Bo my mówimy tutaj o tych finansach, słuchajcie, naszych osobistych, bardzo w szerokim kontekście, takim szerokim, holistycznym wręcz ujęciu, bo mamy na spotkania konkretne tematy, ćwiczenia, wskazówki i tak dalej, ale właśnie jeszcze to wszystko, że to motywację, tą energię, którą tam się od siebie nawzajem też dostaje, prawda? Nagle człowiek już wzrasta, mentalnie się trochę zmieniamy z czasem na pewno, czyli tak się wszystkie te puzzle ładnie do siebie składają i ostatecznie to nam pozwala wzrastać w ogóle, powiedziałabym, wiesz, w aspekcie całego naszego życia, nie tylko tych finansów. Zgodzisz się ze mną? Tak, zgodzę się z tobą, zdecydowanie tak. I powiem ci szczerze, że na początku też, no jakaś tam nieśmiałość była na początku, jak ruszałyśmy z tym klubem, bo my je prowadzimy dopiero od stycznia, ale bardzo dużo dobrej opinii usłyszałyśmy o tych uczestniczek. Takiego dobrego słowa, że to, co robicie, dziewczyny, to jest wartościowe, że super, że jest taka możliwość, że możemy do was przychodzić, że no, tyle fajnych słów usłyszałyśmy, że to jest bardzo miłe.
Tak, no na pewno, na pewno. I widać, ale to też widać, że faktycznie daje im to coś, mają z tego korzyść jakąś. I faktycznie no, taka kobieta wróci do domu zadowolona, uśmiechnięta, to się też przekłada później jakieś relacje w domu, tak jak powiedziałaś, a teraz następne bodajże będziemy miały chyba właśnie o finansach z dziećmi związanego, więc wszystkie osoby, które mają dzieci jak najbardziej, myślę, że może się przydać to później, żeby od małego te dzieci w odpowiednim kierunku gdzieś ustawiać, w sensie kierować, pomagać, żeby wzrastały i do tych finansów się przyzwyczajały. Jako coś, jako narzędzie, a nie jako jakieś, bo często chodzą takie myśli negatywne o pieniądzach, a potem jest płacz, że nie mam na to czy na tamto, albo tonę w długach, tak? Więc to jest po prostu narzędzie, my to powtarzamy i do tego, żeby się nauczyć używać właściwie. Ale też tak jak powiedziałaś, niektórzy nie mają własnych dzieci, ale to też może uzmysłowić, tak myślę sobie, jak z nami rodzice postępowali, dlaczego ja mam takie przekonania, bo w dzieciństwie to i tamto, będziemy o tym też rozmawiać, więc to też daje wartość nawet osobie, która może nie ma na ten moment dzieci. Tak? Bardzo, bardzo, bardzo może, jak najbardziej. Oczywiście, to jest taka trochę retrospekcja. Taki powrót właśnie do swojego dzieciństwa, żeby sobie uświadomić, jaka jest przyczyna być może naszych zachowań w dorosłym życiu, prawda, w kontekście pieniędzy, bo tak jest, no bo rodzice nas jakoś wychowali, kształtowali, słyszeliśmy, widzieliśmy w domach naszych rodzinnych, wiesz, te są różne sytuacje na temat pieniędzy i faktycznie potem możemy sobie powiedzieć, kurczę, no tak, faktycznie, no i oczywiście możemy zwalić winę na rodziców, ale z drugiej strony uświadamiamy sobie pewne rzeczy i w związku z tym albo i wiemy, wiesz, jakby ta świadomość jest niezwykle istotna, bo no, albo się z tym godzimy, albo zaczynamy coś z tym zrobić. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, słuchajcie, że nasz program, te tematy, o których rozmawiamy, na przykład teraz, które są na tapecie w Płocku, w klubie, to są bardzo życiowe tematy, mówiąc wprost, bo to też było dla nas niezwykle istotne, żeby to, że to nie są takie spotkania edukacyjne, w sensie damy wykłady tutaj takie, że tak powiem, suche i bez emocji. Wszystko jest absolutnie w kontekście życia naszego codziennego. Też te tematy są, które poruszamy, bo i mamy, zaczynamy nawet zawsze każde, pierwsze spotkanie dotyczy takiej analizy i tak dalej, ale potem na przykład jest spotkanie, które dotyczy marzeń, prawda? Można powiedzieć, co marzenia, pieniądze, finanse, droga pani, co to za temat w ogóle, pomyłka. No nie pomyłka, bo jak nie mamy marzeń, to też nie mamy motywacji do tego, żeby co, oszczędzać, odkładać pieniądze, prawda? A też nie mamy takiej motywacji i energii do działania, do zarabiania większej ilości pieniędzy, do negocjowania podwyżek i tak i innych. Także bardzo są tutaj takie właśnie życiowe sprawy poruszane, jak finanse w związku, też temat zawsze energetyczny i kontrowersyjny, prawda? Ale są też takie tematy, które dotyczą właśnie długów wspomnianych, czy takich dokumentów bezpieczeństwa, jak my je nazywamy, czyli testament, polisa ubezpieczeniowa, prawda? Czyli takie rzeczy bardzo, bardzo powiedziałabym, z jednej strony konieczne, z drugiej podstawowe wręcz, więc tutaj my, słuchajcie, wspieramy Was, naprawdę w takim bardzo, jak to się mówi, zestaw obowiązkowy, tak? Jak to u Barei było kawa i WZ-ka, to musi być. I to, o czym my mówimy na klubach, słuchajcie, to jest wszystko to, o czym naprawdę trzeba w swoim życiu pomyśleć i o co zadbać. A zobaczcie, jakie my mamy tutaj fajne osoby, które się zaangażowały, które poświęcają swój czas, swoją energię, i dają z siebie ogromnie dużo, bo ty też czerpiesz z tego dla siebie, prawda? No, też uczysz się od innych i też uczysz się przygotowując i tak dalej, także jest to na pewno jakaś transakcja wiązana między uczestniczkami a ambasadorkami. Życzyłybyśmy sobie tu obie, żeby całe miasto, wszystkie, połowa miasta, czyli wszystkie kobiety przeszły przez program klubu Kobiety i Pieniądze. Dlatego słuchajcie, jeżeli wy nie jesteście na przykład z Płocka, ale znacie kogoś w tym pięknym miejscu, to bardzo Was prosimy, udostępniajcie na przykład takie właśnie nasze rozmowy, czy posty, czy dołączcie do Płockiego Klubu na przykład na Facebooku i pomagajcie też nam propagować tą ideę, docierać, bo bardzo często jest taka, ja nie wiedziałam, ja nie słyszałam, ja nie wiem. Więc słuchajcie, poczta pantoflowa najlepiej zawsze działa.
I mówię, jeżeli wy same jeszcze nie, albo nie jesteście, albo nie możecie cokolwiek, to dzielcie się też tą informacją, bo jeżeli nam kobietom będzie łatwiej i lepiej i dostatniej żyć, to też będzie lepiej, dostatniej i łatwiej żyć naszym rodzinom, naszym dzieciom, kolejnym pokoleniom i kolejnym wspaniałym ludziom. Co moja droga jeszcze dodasz na koniec? Zachęcając. Zachęcam do udziału w takich klubach, żeby sobie popatrzeć, posłuchać, bo ja też zaczynałam od tego, że uczestniczyłam w takim klubie, do Lipna jeździłam i tam właściwie będąc poczułam tą atmosferę i mi się to strasznie spodobało i tak zamarzyłam sobie, żeby taki klub prowadzić, ale nie wiedziałam jak i tak dalej, ale zwróciłam się do dziewczyn i one mnie pokierowały, więc to jest... Marzenia się spełniają, jedno właśnie tutaj z tych i zachęcam też do prowadzenia właśnie, tak jak powiedziałaś, takich klubów pod kątem, to jest satysfakcja niesamowita, że robisz coś wartościowego, coś dobrego i że spotyka się to z taką akceptacją od strony społeczeństwa, od kobiet, gdzie pomaga im faktycznie na przykład te wyjście z długów. Jak wiele jest osób, które nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, gdzieś się zapętliły w tych pożyczkach, bo to bardzo łatwo teraz tutaj bank da, tutaj zapraszamy panią tutaj, a później się okazuje, że nie wiadomo kiedy już komornik jeden, drugi, trzeci się pojawia i to jest super, że jest takie miejsce, gdzie właśnie nawet na takim spotkaniu możemy pewne rzeczy rozważyć albo też już w jakim kierunku iść ewentualnie, jeżeli ktoś chce bardziej finansowo niektóre tematy zgłębiać, może jeszcze później na szkolenie tutaj do ciebie się śmiało wybrać i wtedy ma tą wiedzę i jeszcze dokładniejszą, taką pogłębioną, bardziej precyzyjną. Więc jest to jakby informacja, gdzie szukać tej pomocy. Książkę przeczytać, którą też promujemy, pokazujemy twoje książki właśnie na tych spotkaniach, bo tam też jest ogromna wartość. To nie sam klub, ale też właśnie i te szkolenia, i te książki, to wszystko ma dopiero wartość, no w zależności od potrzeby tej kobiety, ale ma taką możliwość wtedy, więc zachęcam, cieszę się, jak te kobiety korzystają z naszych tutaj tych spotkań, bo znajdują coś dla siebie z różnych sytuacji. Super. Ja myślę, że jeszcze dodałabym ja od siebie, że ja uważam, że z mojego doświadczenia też wynika, że my bardzo, że słuchajcie, to też wartościne jest poznawanie innych ludzi. To jest ważne. Ja na przykład czasami tak, pamiętam, rozmawialiśmy z dziewczynami ze Śląska, że słuchajcie, jeżeli ktoś was ogląda ze Śląska, to skomentujcie, bo ja jestem bardzo ciekawa, czy to jest tylko jakiś stereotyp, jakaś plotka, czy nie wiem, co to jest, czy prawda. Ale w każdym razie gadałyśmy właśnie o tym Śląsku, dziewczyny mówią, że bo wiesz, na Śląsku to jakby kobieta przyszła jakaś na spotkanie klubu, to by było, że ona ma problemy finansowe, że to wstyd. Coś takiego. Także słuchajcie, wywołuję temat, bijam kij w mrowisko. Jestem strasznie bardzo ciekawa w ogóle dyskusji na ten temat, czy to prawda, czy to nieprawda, czy co to w ogóle jest. Ale jeżeli komuś przyszło to jednak do głowy, że to jest wstyd, bo jakiś bym miała problemy, to nie, to właśnie nie jest. To jest właśnie przejaw mądrości, bym powiedziała odwrotnie. I nawet mówienie obcym ludziom, przy obcych ludziach, może w ten sposób, no bo poznajecie nas w klubach obce osoby, prawda, na przykład. Albo z drugiej strony nawet z koleżanką przyjdę i nagle tak się otworzyć i tak powiedzieć coś o tych finansach, tak, jak to mnie dotyczy, to na spokojnie. Mamy też taką naprawdę, mamy taką prostą zasadę, że to, co się dzieje na klubie, zostaje w klubie. I każdy klub, wszystkie nasze ambasadorki te dbają o to, żebyście się czuły tam bezpiecznie i dobrze. A czasami to jest nawet człowiekowi, tak jak to się mówi, kamień z serca spada, jak coś powiem w końcu na głos. A wiecie co, ja nie wiem, wstydzić się to ja nie wiem, czego można właściwie w życiu, ale chyba życie jest za krótkie, żeby trwać w jakichś niewygodnych sytuacjach, na przykład finansowych, bo wstyd albo coś takiego. Lepiej się jednak z tym zmierzyć i rozwiązać te problemy, bo wierzcie mi, naprawdę problemy finansowe, jeżeli ktoś takie ma, są jednymi z prostszych w życiu do rozwiązania, bo wystarczy po prostu się nimi zająć i się rozwiązuje. Są trudniejsze, z którymi trzeba się w życiu zmagać. Także nie ma co się wstydzić, słuchajcie. To, że są O, jak ja cię tu teraz widzę? O, popatrz. Wyrzuciło mnie, bo bateria mi się przegrzewa, tak u mnie gorąco jest. Aż teraz dwa razy jestem chyba z tego wszystkiego. Słuchajcie, to jest za Hortensję jeszcze jesteś, wiesz. W obrazku.
Tak, że jeżeli ktoś myśli, że to tak wstyd się przed obcymi ludźmi spowiadać, to nikt się tam nie spowiada przede wszystkim. Wszystko jest naprawdę, wszystko co jest powiedziane na miejscu, zostaje na miejscu. Czasami łatwiej nawet, wbrew pozorom, przy kimś obcym powiedzieć, co się czuje i co się uważa. To jest, uwierzcie mi, to jest dla was, to jest też po to, żeby przełamywać pewne opory, żeby się rozwijać. I jak jest trudno być może wam w danej sytuacji czy w danym miejscu, to uwierzcie mi, że się dzięki temu człowiek, wy się rozwijacie po prostu, bo to jest przełamanie, to jest pójście do przodu. Bo jak tkwimy w jakichś takich starych sytuacjach, to, które dobrze znamy, to jest takie naprawdę raczej cofanie się niż nic dobrego. Także wychodźcie z takich trudnych sytuacji albo niekomfortowych, otwierajcie się, czerpcie siłę, moc i wiedzę od innych osób, rozwijajcie się. My dbamy o to, żebyście dobrze się czuły na spotkaniach klubowych. Mówcie o klubie, o klubach, o kobiecie pieniądze, też innym kobietom, żeby korzystały. No i niech to nam pięknie rośnie wszystko i się rozwija. Tak, ja bym chciała dodać, że właśnie wstyd to jest bardzo niska wibracja, która powoduje lęk i jak najszybciej trzeba się jej pozbyć, bo jak to mówią, mamy życie i trzeba z niego korzystać i cieszyć się i szukać rozwiązań, a w takim klubie nikt nikogo nie wypytuje na zasadzie, że musisz coś powiedzieć albo że się uzewnętrzniasz, tylko co która kobieta czuje, co chce o czymś wspomnieć, to powie, jak o czymś nie chce zachować dla siebie, to też może zachować. Tu jest naprawdę taki komfort, to nie ma, że jakieś egzaminy czy coś, nie ma co się stresować, nikt nikogo nie, na scenę żadną nie wyciąga, można sobie usiąść w kąciku, posłuchać tylko i to już może dać jakąś wartość, później się to przekłada, więc naprawdę zachęcam, bo to jest super, że wymyśliłaś w ogóle ten klub Kobieta i Pieniądze, że możemy się tak spotykać. Dla nas super, ale i dla tych uczestniczek, które przychodzą, bo są tak zadowolone, że widać, że to jest coś, co jednak kobiety potrzebują. Ja sama, jak sobie przypomnę w dzieciństwie, ile rzeczy chciałam robić, mnóstwo miałam różnych pomysłów i gdzieś moi rodzice mówili nie, bo nie mamy na to finansów, żeby sobie pozwolić, a ja i konno chciałam jeździć i windsurfing mi się chciało i chciałam jakieś tam sztuki walki, różne rzeczy mi przychodziły do głowy, no ale niestety nie mogłam sobie na wiele z tych rzeczy pozwolić. No i z drugiej strony też było takie przekonanie, a ja nie potrzebuję wiele. I to jest właśnie to, co nadal funkcjonuje. Z jednej strony nadal się gdzieś część społeczeństwa opiera i bardzo niewielka ilość kobiet w ogóle tak odważnie potrafi powiedzieć, że kobieta i pieniądze, jak to pieniądze, czy to pewnie jakaś materialistka, to nie chodzi w ogóle o jakiś materializm, że jest najważniejszy, nie, właśnie przeciwnie, rodzina jest najważniejsza, każdy ma swoje wartości, ale do tego, żeby zdrowo funkcjonować, zdrowo się odżywiać, być szczęśliwym po prostu i żeby inne osoby tak samo, no to nie da się inaczej na tym świecie funkcjonować. Tak, po prostu. Tak, dokładnie. Pieniądze nie są celem samym w sobie, są środkiem do naszych celów, prawda? Są tylko i wyłącznie narzędziem, czymś, co nam może w tym wszystkim pomóc. Także ja to też często mówię, że to jest taka, wiesz, no, nauka obsługiwania się narzędziem po prostu, pieniędzmi. To tak jak umiemy jeździć samochodem, już dzisiaj znamy się na różnych rzeczach, to trzeba jeszcze ten temat również dla własnego dobra, dla własnego szczęśliwego życia i lepszego życia na pewno. Na pewno zagospodarować. Oj, chyba znowu mi zniknęłaś. Pojawisz się. Na pożegnanie, bo będziemy się... Ach, bateria się kończy. No dobra. Jesteś na pożegnanie w takim razie. Wyczerpałyśmy całą baterię. Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękujemy, że nas tutaj zobaczyłyście. Oglądajcie jeszcze wielokrotnie. Słuchajcie, co tutaj co opowiadałyśmy. Zapraszamy was dla klubu Kobiety i Pieniądze w Płocku i do każdego innego. Fajny temat w tym miesiącu. Jest możliwe spotkania online u Wioli i u Hortensji na temat dodatkowych przychodów. Bardzo fajny temat, zawsze na czasie, absolutnie. My w opisie też tej naszej rozmowy wrzucimy wszystkie linki. Wiola mi to podeśle, co potrzeba. Ja tutaj wszystko zedytuję i dorzucę. Udostępniajcie, mówcie o nas szeroko i przychodźcie na spotkania. Wszystkiego dobrego. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam. Cześć.